Marcin Najman, dzisiaj podarowałeś rękawice i trening półtora godziny. Kto cię namówił do takich rzeczy? Staram się od samego początku funkcjonowania w sporcie wspierać wszystkie akcje charytatywne, na ile tylko jestem w stanie. Sam myślę, dość dużo takich akcji organizuję, bo przy każdej gali bokserskiej, która się odbywa pod moją agendą, że tak powiem, akcja charytatywna się odbywa. I zawsze też, jeżeli jest taka prośba o jakieś rzeczy na licytację ode mnie, to też nigdy nie odmawiam. Także... Czyli pomagasz, lubisz pomagać? Nie, to jest rzecz naturalna i to powinien robić każdy, kto jakoś funkcjonuje w sporcie, w przestrzeni publicznej. To są naturalne rzeczy i to nie jest absolutnie nic wielkiego. Tak po prostu trzeba. Przygotowujesz się teraz do walki z Binkowskim. Kiedy ta walka dokładnie? 25 maja, PGE Narodowy, wielka gala, Narodowa Gala Boksu. Jak myślisz? Będzie po twojej myśli? Jestem dobrej myśli przed tą walką. Natomiast niewątpliwie Artur Binkowski to jest bardzo doświadczony zawodnik i bardzo dobry zawodnik. To jest facet, który na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney jeszcze jako bokser amator doszedł do ćwierćfinału, otarł się o strefę medalową. W boksie zawodowym zdecydowaną większość walk wygrał i na pewno będzie to trudny pojedynek, ale... Ale może jeszcze pół roku na to, żeby się dobrze przyszykować. Chodzi o to, że na tej arenie, jaką jest Stadion PGE Narodowy, nie może być słabych walk. Ja myślę, że rywal musi być godny, to muszą być wojny, prawdziwe wojny bokserskie i mam nadzieję, że takie właśnie będą. Czy myślisz o rewanżu z Robertem Burnejką? Wiesz co, to już jest bardzo daleko za mną. To była walka, to ostatnia walka, jaką przegrałem. Później miałem przerwę ponad rok czasu, miałem już nie walczyć. Wróciłem i od tamtej pory wygrałem 4 walki, wszystkie 4 przed czasem. Na dziś nie wyobrażam sobie, żebym mógł z kimś takim jak on przegrać, ale czy chcę brnąć w tym kierunku w sporcie, też nie jestem do końca przekonany, dlatego tak naprawdę na dzisiaj myślę, że tytuł mistrza Europy w K1 jest tym, co jest na dzisiaj. Zapytałem cię, bo ostatnio robiłem wywiad z Popkiem, który powiedział, że Burnejka nie umie się bić. Ja generalnie mógłbym to zweryfikować. I bardzo zawaliła taktyka, jaką wtedy zastosowałem. Wszystkie walki, które dla mnie kończą się dobrze, wszystkie zaczynam od zmasowanego ataku. Tamtą walkę rozpocząłem zupełnie nie tak, jak powinienem. To znaczy, ja czekałem, aż on się zmęczy. To nie jest absolutnie mój styl. Dziś z perspektywy czasu wiem, że to był ogromny błąd. Bo gdybym w niego wszedł, tak jak wchodzę w ostatnich walkach w swoich rywali, najprawdopodobniej skończyłoby się to tak, jak w tych moich ostatnich właśnie walkach się dzieje. Czyli KO. I mam nadzieję, że kto wie, no może kiedyś do takiego rewanżu dojdzie i te sprawy sobie wyjaśnimy i załatwimy do końca. Wszedłbyś do klatki z Popkiem? Oczywiście. Popek się najfajniejsze, że Popek mówi, że Burnejka się nie umie bić, ale Popek też się nie umie bić. To jest w tym wszystkim najfajniejsze. Okej. Okay. Słuchaj, jeszcze jest taki temat szpilki. Czy jesteś w stanie się z nim umówić na walkę? Ja mu to zaproponowałem. Ja jestem organizatorem, współorganizatorem gali na PGE Narodowym, Narodowej Gali Boksu, Boxing Night 14. I ja Arturowi taką walkę zaproponowałem. Artur tej oferty nie przyjął, natomiast jak najbardziej, jeżeli Artur podjąłby rękawice, to ja jestem gotowy. Co chciałbyś powiedzieć Arturowi teraz przez naszą telewizję? Żebyś się skusił po prostu na ten pojedynek. Że go serdecznie pozdrawiam, jeżeli ma ochotę na wystąpić naprawdę na wielkiej gali. I nie wiadomo, czy będzie miał jeszcze kiedyś okazję wystąpić na PGE Narodowym. To serdecznie go namawiam, żeby wyszedł ze mną do ringu i tyle.